Dobra, moi drodzy, jedziemy dalej. Tak wam się spodobały te vlogi, że chyba jedziemy z kolejnym, nie? Nie ma co na to czekać. Także dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem z kiedy dzisiaj w innym miejscu, siedzimy na kanapie. Tylko sobie poduszkę poprawię, żebym miał wygodniej, albo tam sobie zabiorę, żebym miał wygodniej. Moi drodzy, spodobały wam się te vlogi, widziałem. Więc myślę, że dzisiaj możemy nagrać sobie kolejnego. Jakoś tak dziwnie ta kamerka wygląda, ale chyba jest okej. Mam nadzieję. Ja już sobie odpalam pytanka. W ogóle jestem zdziwiony, bo pod tym vlogiem napisaliście jeszcze więcej komentarzy, za co wam serdecznie dziękuję. I na początek, nie przedłużamy, moi drodzy, jedziemy. A właśnie, te vlogi będą miały około 8 minut, tak postanowiłem, bo mając 8 minut mogę wstawić reklamę, chociaż jedną, ale zawsze. Więc niech ta reklama tam też będzie. Jedziemy. Pierwsze pytanko, towarzysz Weks. Z kiedy masz plany rozwinąć się, znaczy się, że będziesz robił współpracę z innymi twórcami oprócz Pawła i Berberta? Chciałbym, natomiast obecnie brakuje na to czasu. Wszystko się rozgrywa wokół czasu i tego mam ostatnio za mało. Na pewno chciałbym z kimś współpracę podjąć, natomiast póki co brakuje mi pomysłu i chyba mój kanał jest zbyt mały, żeby rzucać się na osoby pokroju Bladiego czy Plagi. Olaliby mnie prawdopodobnie, chociaż może Bladi nie. Bo Bladiego poznałem, więc może by się coś udało ogarnąć. Pomyślę. Zapytam się ewentualnie Bladiego, czy chciałby coś tam nagrać razem. Może się akurat zgodzi. Zobaczę, może Wini? Nie wiem, zobaczę, pomyślę. Postaram się tam wam znać na pewno. Drugie pytanko, jak masz na nazwisko? Nie powiem, gdyby ktoś chciał, to bardzo łatwo to można sprawdzić. Ja tego nie ukrywałem, natomiast dla chętnego nic trudnego, wystarczy dobrze poszperać. Trzecie pytanko, jaki lubisz miesiąc w roku? Ja lubię, gdy jest ciepło. Aczkolwiek lubię też jesień, więc myślę, że okolice października. Wtedy jest jeszcze ciepło, a jeszcze już się fajnie robi kolorowo na dworze. Jaką porę roku lubisz? Właśnie lubię właśnie, jak jest ciepło. Więc moim zdaniem najlepszą porą roku jest wiosna, ewentualnie ciepła jesień. To uwielbiam. I piąte pytanko, czy zawsze będziesz mieć 18 lat? Moi drodzy, ja powiem wam, że jestem rozwalony waszymi rozkminami na temat mojego wieku. Ja po prostu śmiałem się strasznie z tego, bo kurde, jaką wy matematykę tam uprawiacie, żeby ogarnąć, ogarnąć mój wiek naprawdę. Śmiechałem straszną. Kolejne pytanie, Okal Pro Gaming. Czy jak się urodzi dziedzic, to będą wielkie braki na YouTubie, czy bardziej średnio, czy będą odcinki z nim czy coś? O nie, z dzieckiem raczej nie, bo przecież to będzie malutkie dziecko, więc nie będę go torturował nagrywkami. Zdjęcia, gdzieś tam pewnie się będzie przewijał Olek cały czas, natomiast nie mam zamiaru, na pewno nie w tym etapie, gdzieś tam brać go, nagrywać z nim, bo to jest przecież bez sensu. Natomiast czy będą braki na kanale? Prawdopodobnie mogą się pojawić. Jakie? Jeszcze nie wiem, nigdy nie miałem dziecka, więc ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało konkretnie. Natomiast myślę, że dam z siebie wszystko i postaram się jakoś tak grafik sobie ułożyć mniej więcej ten domowy, żeby te nagrywki się pojawiały dalej. Nie chciałbym kanału zamykać, bo to też nie o to chodzi. Włożyłem w niego prawie 3 lata, więc na pewno chciałbym, żeby on dalej istniał, dalej się rozwijał. Może w trochę wolniejszym stopniu, może troszkę w innym kontencie, ale jednak, żeby dalej się ten kanał rozwijał. Bo tak mówię, szkoda mi tych 3 lat, żeby to teraz tak szybko gdzieś tam wyrzucić. Kolejne pytanko, Dominik Linek. Czy chciałbyś kiedyś skończyć z YouTube'em, jeśli kanał mógłby się nie rozwijać? Gdzieś tam się dalej, zawsze z tyłu głowy przewija taki system, moje lenistwo przede wszystkim, tak, że kurde, po co mi to wszystko, tracę tyle czasu na to, tą kasę wydaję na kompa, na gry, na jakieś tam inne rzeczy związane właśnie z YouTube'em, gdzie mógłbym to po prostu zainwestować bardziej w siebie albo coś w tym stylu. Tak, zawsze gdzieś tam z tyłu mam tą opcję, że ten kanał mógł zostać zamknięty, aczkolwiek powtarzam, te 3 lata, które spędziłem na kanale, dały mi dużo frajdy i na pewno też pozwoliły mi się bardzo mocno rozwinąć, więc myślę, że nie chciałbym go zamykać. Takie jest moje wrażenie na ten temat, takie jest moje zdanie. Justyna, czy jak węża boli gardło, to znaczy, że boli cały wąż? Chyba tak mi się wydaje. To przecież wąż to jest jedno wielkie gardło. Mateusz Jas, pokażesz dziecko, jak się urodzi? Pewnie gdzieś tam się jakieś zdjęcia. W ogóle dzisiaj byliśmy w Pepco, już tak a propos, abstrahując od tych pytań. Dzisiaj byliśmy w Pepco i kupiliśmy zarąbiste ubranka. A zresztą czekajcie, wiesz, co się będę bawił. Już wam pokazuję. Czekajcie, tylko do salonu przejdę.
Tu jest trochę ciemniejsze światło. Za chwilkę na wyżej pójdziemy. Pokażę wam, co kupiłem. Czekajcie, czekajcie, pokażę wam, co kupiłem. Najlepsze gacie ever w Batmany, zobaczcie. I w ogóle zobaczcie, jakie to jest małe. Jakie to jest malutkie. To są gatki, które on będzie prawdopodobnie nosił. To są w Batmany takie wielkie, zobaczcie. Tu są Batmany. I dzisiaj właśnie kupiliśmy takie dziwne rzeczy. A tu jest mój kominek ogólnie. Tam jest kominek. O. Którego własnoręcznie tymi ręcema robiłem ten kominek. Coś mi się dzieje z tym. Z face trackingiem. O, teraz lepiej, dobra. Dobra, wracam. Dlatego widzicie, że... dzisiaj właśnie byliśmy w Pepco na zakupach, jakieś tam zakupy robiliśmy. I takie właśnie fajne rzeczy w ogóle z Batmanem kupiliśmy, więc na pewno... Recenter, dobra. Na pewno będę chciał gdzieś tam pewnie pokazać Olka, ale... nie będę raczej tam gdzieś mocno go wciskał. Z jakiego przedmiotu w szkole nie lubiłeś? Mateusz Myśliński. Jakiego nie lubiłem przedmiotu? Chyba ścisłych. Matematyka, fizyka, chemia. Ja nie za bardzo przepadałem za takimi rzeczami. Zresztą ja ogólnie byłem lebiega w szkole. Wam tego nie radzę, nie róbcie tego tak. Ja robiłem. Natomiast później się ogarnąłem, zdałem maturę, tak wam mówiłem wcześniej. Natomiast nie lubiłem ścisłych przedmiotów. Simon.pl. Jak dostałeś się do ekipy Pawła? A o tym mówiłem już. Mówiłem już o tym ostatnio. Ostatni odcinek, kolego. Oglądamy całe odcinki mojej rodziny. Krępujcie się. Oglądajcie całość. Mateusz Myśliński. Ile masz rodzeństwa? Moi drodzy, mam brata starszego. Karol jest starszy ode mnie o rok i 8 miesięcy. Teraz mieszka w Warszawie. Także jeżeli Karol oglądasz, wątpię raczej, ale jeżeli oglądasz, to pozdrawiam. To już było pytanko. O, Mateusz Myśliński, kolejne pytanko. Mati, jakie to jest twoje wymarzone auto? Oczywiście, moi drodzy, Aston Martin DB9, DB11, piękne auto, kochałbym to auto, natomiast ono jest zbyt drogie, niestety. Caprol 317. Masz psa? Jeżeli tak, to jak się nazywa? Mam dwa pieski, mam kaczkę i kluskę. Mój pies wabi się kaczka. Jakoś tak wyszło. O, tutaj widzę, Anabella zadała sporo pytań. Czyli, że jak poznałeś się z Justyną, to miałeś 3 latka? A to właśnie jeszcze a propos wieku. Jak ja po prostu śmiałem się z tego strasznie. Pytanko pierwsze, czy lubisz grać w FIFA? To znowu Anabella. Nie grywam w gry sportowe pokroju FIFA. Nie potrafię, nie umiem, nie lubię. Czyli nie chcesz się wyprowadzić ze Śląska na przykład nad morze? Powiem ci, że nie myślałem na ten temat nigdy. Pewnie gdyby była jakaś opcja, jakaś lepsza opcja, nie miałbym problemu, żeby wynieść się ze Śląska, pojechać nad morze i tam mieszkać. W tym momencie powiem wam, że nie miałbym żadnych skrupułów, żadnych oporów przed tym, tak mi się przynajmniej wydaje. Mieszkanie nad morzem, czy mieszkanie na Śląsku, tu i tu, wydaje mi się, że to jest fajna opcja i wszędzie pewnie gdzieś bym się odnalazł prawdopodobnie. Jeżeli jest internet, ja tam mogę mieszkać, nie mam żadnego problemu. Z tym, że ja właśnie lubię miasta, tak jak właśnie mieszkaliśmy w Gliwicach. Gliwice były bardzo zielonym miastem. Mimo, że to jest na Śląsku, bardzo dużo parków, bardzo dużo drzew, ja to bardzo lubię. W Zabrzu tego aż tak mocno nie ma. Trzeba gdzieś tam kawałeczek dalej iść, żeby te drzewa, jakiś tam las powiedzmy zobaczyć. Natomiast w Gliwicach to było bardzo fajnie widoczne. Moi drodzy, mamy 8,5, prawie 9 minut, więc kończymy dzisiejszego vloga. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja i mile widziany komentarz. Pobijcie liczbę komentarzy, piszcie swoje pytanka. Ja postaram się znowu za 2 dni na kolejne pytania odpowiedzieć. Myślę, że takie właśnie co 2 dni taki szybki vlog będzie dla was spoko opcją. Dla mnie również, bo to jest bardzo fajna i przyjemna dla mnie forma. Także dzięki za uwagę, piszcie komentarze koniecznie, przebijcie 100 komentarzy, będę mega szczęśliwy, wybierzemy kolejny na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie i cześć.